Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam dzisiaj ogromną przyjemność i ogromną możliwość przedstawić Państwu nowe rozwiązanie firmy Microsoft, czyli Microsoft Dynamics 365 Business Central. Rozwiązanie to należy do rodziny Dynamics 365, które to zawiera się na platformie usług i aplikacji biznesowych firmy Microsoft. I Microsoft Dynamics 365 Business Central jest to nasz mały ERP, który jest dedykowany przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom. Małym i średnim, ale nie ze względu na liczbę pracowników, tak jak wspominał podczas poprzedniego wypowiedzi Tomek, tylko ja chciałbym troszeczkę inaczej podejść do tematu. Małe i średnie przedsiębiorstwa, czyli takie, których procesy nie są aż tak bardzo skomplikowane. Dla tych bardziej zaawansowanych, bardziej skomplikowanych procesów mamy starszego i większego brata, czyli Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations. Czym tak naprawdę ten Business Central jest? Chciałbym najpierw parę słów wstępu, takiego teoretycznego, natomiast w drugiej części zaprezentuję Państwu demo na żywym systemie. Business Central adresuje wszystkie potrzeby każdego przedsiębiorstwa. Przede wszystkim jest to takie rozwiązanie wszystko w jednym, gdzie nasi klienci mają dostęp do różnych obszarów. I te obszary chciałbym podzielić też na dwie takie grupy. Obszary podstawowe, bez których żadne przedsiębiorstwo nie może istnieć, czyli obszar związany z zarządzaniem finansami, gdzie mamy przede wszystkim dostosowane narzędzie do polskiego, jakże często zmieniającego się polskiego prawa, czyli ostatnie split payment, wcześniejsze JPK oraz wiele, wiele innych. Oraz drugi, czyli sprzedaż i obsługa klienta, które zawiera się również w tej części obszarów podstawowych. Natomiast drugie obszary, obszary dodatkowe, są to obszary przede wszystkim związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw, z zarządzaniem produkcją, czy też z zarządzaniem projektami i są to już obszary, które są specyficzne dla każdej branży. Niekoniecznie wszystkie firmy muszą z nich korzystać. Nad tymi wszystkimi obszarami czuwa jeden wspólny taki parasol, czyli system do raportowania i analiz. Jest to system Power BI. System Power BI może agregować dane nie tylko z systemu ERP, czyli z systemu Business Central, ale może również agregować z zupełnie różnych innych systemów, czy to z innych chmur, czy też zupełnie z systemów, które macie Państwo zainstalowane na swoich serwerach lokalnych. Może być to chociażby hurtownia danych, po to, żeby jeszcze budować jeszcze bogatszy obraz klienta i żeby móc podejmować jeszcze lepsze decyzje biznesowe zarówno tu i teraz, jak i decyzje strategiczne, w którym kierunku firma powinna podążać. Nowe technologie, które są zawarte w chmurze obliczeniowej Azure, przede wszystkim Internet of Things, czy też sztuczna inteligencja, również przeplatają się mocno w naszym rozwiązaniu oraz rozszerzają możliwości tych obszarów, które prezentowałem wcześniej. Bardzo dużą siłę stanowi również integracja z systemem Office 365, czy z całym pakietem aplikacji biznesowych. Bardzo mocno tutaj stawiamy na adopcję rozwiązania i możliwość w zasadzie wykorzystania całego systemu wprost z Outlooka. To również będę pokazywał Państwu w drugiej części mojej prezentacji. Oczywiście platforma i rozwiązanie to jedno, natomiast bardzo dużą, wręcz powiedziałbym, że ogromną siłę stanowią nasi partnerzy. Partnerzy zarówno ci lokalni, jak i globalni. To partnerzy są najbliżej naszych klientów, to partnerzy dostarczają największą wartość, ponieważ oni wspólnie z Państwem tak naprawdę budujecie systemy. Poza tym oni również prowadzą najczęściej firmy i działalności gospodarcze, więc borykają się z takimi samymi problemami jak Państwo. My natomiast po to, żeby połączyć jednych i drugich, napisaliśmy i stworzyliśmy takie wspólne, nazwałbym to taki wspólny sklep internetowy, który nazywa się AppSource. I na tym AppSource nasi partnerzy mogą publikować różnego rodzaju rozwiązania, które adresują niestandardowe procesy, które nie są ujęte w Business Central. Natomiast Państwo jako klienci, tak jak instalujemy jakieś rozwiązania na smartfony, może to mapy, może Instagram, Spotify, tak samo możecie instalować takie rozwiązania do naszego Business Central. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie chmura obliczeniowa i możliwość połączenia zarówno tych lokalnych naszych dostawców, jak i tych globalnych. W ramach takiego, powiedzmy, podsumowania, może tutaj pytanie powinno być zadane nie dlaczego Business Central, a dlaczego chmura,
Powodów jest kilka. Przede wszystkim jest to rozwiązanie elastyczne i skalowalne, czyli my możemy zacząć od czegoś małego, natomiast system będzie rósł razem z nami, razem z Państwa firmą. Czyli musimy od razu budować jumbo jeta, możemy zacząć od małej awionetki, później zmienić silnik na odrzutowy, zwiększyć rozstaw skrzydeł, czy też zmienić kadłub wraz z rozwojem biznesu. Jest to rozwiązanie inteligentne i tak naprawdę te procesy, które są tam zawarte, po pierwsze przeplatają się i po drugie uzupełniają się, dając jeszcze lepszy widok całego państwa przedsiębiorstwa i oczywiście dane, czyli waluta XXI wieku, a również bardzo mocno obecna w naszym systemie. Dzięki temu, że jest to chmura, wdrożenie tego rozwiązania jest dużo szybsze, dużo prostsze. Mamy gotowe szablony, które są udostępnione na między innymi na AppSource, mamy wiedzę naszą branżową naszych partnerów lokalnych, którzy bardzo chętnie z Państwem w polemikę wejdą, pomogą przejść te pierwsze kroki i zrobić ten pierwszy krok w kierunku chmury. Tak naprawdę w zależności nawet od złożenia złożenia tego procesu wdrożeniowego, czas może zostać skrócony nawet do kilkunastu dni, oczywiście dni roboczych. Ponadto, tak jak wspomniałem wcześniej, bardzo mocno stawiamy na przenikanie się świata Office'a, Office 365 i chcemy, aby nasi klienci mogli w prosty, szybki sposób uruchamiać procesy bezpośrednio z Outlooka. Powoduje to przede wszystkim skrócenie też czasu wdrożenia i nauki nowych rozwiązań, czyli coś, na czym każdej firmie zależy, żeby pracownicy jak najszybciej z jak największej liczby funkcjonalności mogli korzystać. Nasi klienci również nam bardzo mocno zaufali. Mamy wybudowanych wiele centrów danych zarówno w Unii Europejskiej, jak i na całym świecie. Za tymi centrami danych, czyli za naszą chmurą obliczeniową, stoi zarówno technologia, jak i ludzie, czyli kilkudziesięciu tysięcy inżynierów, którzy codziennie pomagają, żeby ta chmura była zarówno bezpieczna, jak i wydajna. Masę czujników oraz takich zabezpieczeń jak monitoringi, klimatyzację i tak dalej, i tak dalej. Co ważne, rozwiązanie to jest jedyne na rynku rozwiązanie, które zostało w pełni napisane dla chmury. Czyli tutaj chmura jest jakby na pierwszym miejscu. Przez to również integrujemy się w bardzo prosty sposób z innymi chmurami, nawet z chmurami naszej konkurencji. Natomiast też jako jedyny dostawca na rynku oferujemy rozwiązanie hybrydowe, czyli Państwo możecie część procesów wynieść do chmury, część natomiast zostawić sobie w swojej lokalnej infrastrukturze. Na sam koniec, można by powiedzieć last but not least, bogaty ekosystem zarówno partnerów, jak i rozwiązań, których ci partnerzy stworzyli, specjalnie, żeby adresować potrzeby Państwa biznesu. I teraz gwoli takiego podsumowania chciałbym w takich trzech krokach, w trzech punktach powiedzieć, dlaczego warto zainwestować w Business Central. Przede wszystkim dzięki temu, że jest to jedno rozwiązanie, gdzie Państwo macie wgląd we wszystkie swoje procesy, firma może być bardziej konkurencyjna na rynku oraz zwiększyć marżowość swoich produktów. Po drugie, obniżyć koszty operacyjne oraz zwiększyć produktywność swoich pracowników dzięki zastosowaniu znanych rozwiązań oraz dodatków pisanych przez naszych partnerów. A Państwo jako osoby decyzyjne, jako dyrektorzy, menadżerowie macie lepszy wgląd w dane, lepszy wgląd w procesy, jakie zachodzą w Państwa organizacji i przez to możecie podejmować lepsze, trafniejsze decyzje biznesowe. Przed częścią demo chciałbym zachęcić również do kontaktu z naszymi specjalistami, zarówno teraz, jak i po webinarze. Dane kontaktowe są dostępne aktualnie na ekranie, oczywiście później wyświetlimy je jeszcze raz. Natomiast teraz gwoli podsumowania moich słów i udowodnienia moich słów, chciałbym, żebyśmy wspólnie prześledzili demo systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central. Zadam teraz retoryczne pytanie. Kto z Państwa w dniu dzisiejszym wykorzystał Outlooka jako swoje takie codzienne narzędzie do komunikacji zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz? Pewnie część z Państwa podniosła rękę razem ze mną. Rzeczywiście Outlook jest bardzo lubiany i coraz częściej wykorzystywany w małych i średnich przedsiębiorstwach. Natomiast czym tak naprawdę jest ten Business Central, patrząc nie od strony takiej produktowej, tylko od strony zupełnie narzędziowej? Ja mógłbym go określić jako taki plugin, taki dodatek do systemu Outlook, który po pierwsze
wie, kto do nas wysłał jakąś wiadomość, to nie mam na myśli tutaj imienia, nazwiska czy też firmy. Natomiast system dzięki zaszytej inteligencji potrafi rozpoznać, czy dana osoba, która do nas wysyła maila, jest naszym kontrahentem, jest naszym dostawcą, jest może naszym potencjalnym klientem lub osobą, z którą współpracujemy. Następnie kontekstowo potrafi z treści maila wywnioskować, o co nam chodzi i dlaczego do nich piszemy. I na końcu daje nam najlepsze akcje, jakie powinniśmy z danym kontaktem podjąć. Przede wszystkim, jak Państwo widzicie, Business Central uruchamia się nam bezpośrednio w aplikacji Outlook. Nie musimy logować się do innego systemu, szukać, myśleć, którego systemu potrzebuję użyć w tej konkretnej, podczas tego konkretnego procesu biznesowego. Klikamy sobie w ikonkę Business Central, natomiast kontekstowo on nam się tutaj pojawia. I na pierwszy rzut oka widzimy od razu informacje o naszym kliencie. Widzimy, że jest to nasz klient, ponieważ mamy jakieś saldo, mamy również jakieś przeterminowane faktury niezapłacone przez niego, kilka raportów oraz wykresów. Oczywiście to wszystko jest dostosowywalne do Państwa potrzeb i do konkretnego wdrożenia. I teraz w czym leży siła? Widzimy, że nasz klient, bo chciałby zamówić następujące produkty, więc chciałby od nas uzyskać ofertę, czyli mogę powiedzieć, że nasz klient chciałby, żebyśmy wysłali ofertę na konkretne produkty. I jak wygląda proces zazwyczaj? Logujemy się do systemu zewnętrznego, jeżeli taki system ofertowy, sprzedażowy mamy. Wyszukujemy konkretną firmę, później wyszukujemy konkretny kontakt. Następnie dodajemy, czyli tworzymy rekord oferty, dodajemy cennik, dodajemy produkty, dodajemy ilości. Generujemy następnie ofertę, później odpowiadamy na maila. Do tego maila dodajemy tą ofertę, wysyłamy, jeszcze oczywiście jakaś treść, wysyłamy. Czy jest to proste? Oczywiście, że nie jest to proste, jest to czasochłonne, pracochłonne. Jeżeli mamy dużo ofert lub te oferty zawierają dużo pozycji, to mamy też dużo większą możliwość popełnienia błędu. Jak wygląda system, praca w systemie Business Central? Przede wszystkim chcemy stworzyć ofertę sprzedażową, więc menu kontekstowego, po pierwsze widzimy, że jest to nasz klient, ponieważ pojawiły się opcje związane ze sprzedażą. Po drugie, tworzymy rekord oferty sprzedażowej. W tym momencie już system, czyli już sztuczna inteligencja, która jest zawarta w systemie, przeczytała jakby treść naszego maila, znalazła tam produkty, które znajdują się w tym mailu, włącznie z ilościami, i pyta się mnie: hej Kamil, czy chciałbyś może dodać te produkty do tej oferty? Ja po wybraniu OK tworzę tak naprawdę w systemie Business Central za pośrednictwem Outlooka gotową ofertę, która jest w odpowiedni sposób opisana, a na końcu wysyłam mojemu klientowi pocztą e-mail tak przygotowaną ofertę z predefiniowaną przeze mnie wcześniej treścią i w formie PDF. Proste, bardzo proste. Drugi element, druga sytuacja, którą chciałbym Państwu przedstawić, pokazać, to jest sytuacja, w której otrzymujemy informacje od jakiegoś potencjalnego klienta, od osoby, której nie znamy, z prośbą o kontakt, być może będzie chciał z nami nawiązać współpracę, być może chce zostać naszym dostawcą. Jak widzimy, po wybraniu systemu Business Central dany kontakt nie został znaleziony jako nasz klient, więc ani my, ani żaden z naszych współpracowników z taką osobą jeszcze prawdopodobnie nie pracuje, nie współpracuje. My bezpośrednio z systemu możemy sobie dodać taki kontakt po to, żeby nasi współpracownicy wiedzieli już, że jakieś rozmowy z nim prowadzimy. Być może, żeby taka osoba nie brała od wszystkich w firmie oferty, nie tracąc przy tym czasu, być może nawet zmniejszając marżowość produktu, gdy otrzyma od któregoś handlowca trochę lepszą ofertę. Mamy oczywiście osobę z imienia i nazwiska, natomiast chcielibyśmy dodać sobie również firmę. Jeżeli takiej firmy nie ma w bazie danych, oczywiście możemy ją gdzieś znaleźć w internecie, po NIP-ie czy po imieniu, nazwisku danego pracownika. Natomiast możemy również skorzystać z Business Central i wystarczy, że wpiszemy sobie NIP danej firmy. I system będzie odpytywał zewnętrzne systemy i powinien nam tutaj, i powinien nam tutaj dokładnie znaleźć firmę, która pod tym danym NIP-em
się znajduje i bezpośrednio z systemu możemy sobie zaktualizować taką kartotekę naszego klienta i przejść dalej do pracy. Przejść dalej do pracy, czyli tak naprawdę dalej obsługiwać swoje maile. Tutaj w tym miejscu chciałbym pokazać Państwu taki chyba jeden z moich ulubieńszych przykładów zastosowania sztucznej inteligencji właśnie w systemie Business Central. Wyobraźmy sobie sytuację, że jesteśmy menedżerem, tudzież dyrektorem i handlowiec przychodzi do nas z prośbą o udzielenie wyższego rabatu niż może, niż w ogóle możemy dać. Wysyła do nas maila z prośbą i wskazaniem konkretnej oferty i konkretnego klienta. Teraz my po wybraniu znowu kontekstowo systemu Business Central otrzymujemy gotowy element oferty, dokładnie ten, o którego nasz współpracownik nas prosi. I bezpośrednio pracując sobie już na tej gotowej ofercie, możemy dać rabat, dodać towar, zrobić dowolną operację, o jaką tak naprawdę nasz współpracownik nas prosi, edytować. I zmiany, które zostały wprowadzone, zostaną naniesione i nasz współpracownik będzie te zmiany widział. To jest część z dokumentami wychodzącymi, natomiast system również wspiera dokumenty przychodzące. I teraz, jeżeli ponownie wybierzemy sobie element Business Central, widzimy, że w tym momencie jest to nasz dostawca, wysłał nam fakturę VAT za towary, które u niego zakupiliśmy. Zaraz zobaczymy, jak Business Central zmienił kontekst wypowiedzi, czyli znowu sprawdził, kim jest nasz kontakt, w cudzysłowie, co od nas chce, czyli jaką akcję planuje z nami zrobić. Jak widzimy, w tym momencie zamiast oferty czy dokumentów sprzedażowych mamy możliwość wybrania dokumentów zakupowych. Czyli od razu zmienił się kontekst z naszego klienta, mamy do czynienia z naszym dostawcą. I w tym momencie mógłbym rzeczywiście utworzyć sobie taką fakturę zakupu, tudzież zamówienie zakupu, otworzyć sobie PDF w drugim oknie, zacząć kopiować te produkty, które zostały przez nas zamówione. Natomiast Business Central znowu przychodzi nam tutaj z pewnymi ułatwieniami, automatyzacjami i zamiast robić te akcje manualnie, ja wysyłam do tak zwanego OCR-a, czyli do systemu zewnętrznego, który to system szczyta mi tą fakturę i dostarczy gotowe elementy do dalszej pracy z dokumentem i do dalszej obsługi tego oto dokumentu. Ok, natomiast Business Central to nie tylko Outlook, to również inne systemy i tak naprawdę inne platformy. Za inną platformę mam na myśli przede wszystkim telefon komórkowy, czyli nasz smartfon. Smartfon wyposażony w system Android lub system iOS lub system Windows Phone. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, w której jesteśmy w trasie, jesteśmy w pociągu, być może jedziemy taksówką do naszego klienta. Dzwoni do nas inny klient z prośbą o dostarczenie szybko oferty z rabatem, który mu obiecaliśmy podczas ostatniego lunchu, ponieważ akurat idzie na zarząd, chciałby przedstawić zarządowi nową ofertę. Kolejne spotkanie z zarządem dopiero za miesiąc, a chciałby mieć już ten nasz towar zamówiony. I teraz co robimy? Mamy możliwość oczywiście wyciągnąć laptopa z torby, wyciągnąć nasz telefon komórkowy, udostępnić sobie internet, połączyć się z komputerem, odpalić sobie Outlooka i zacząć procesować tą prośbę. Natomiast możemy sobie troszeczkę uprościć życie poprzez uruchomienie aplikacji dedykowanej właśnie smartfonom. Mamy napisaną specjalnie na smartfon dedykowaną aplikację. Ona wyglądem i funkcjonalnościami jest bardzo zbliżona do pełnego systemu. To, co Państwo widzieli wcześniej, to jest oczywiście wycinek możliwości, które daje nam Business Central. To akurat było w kontekście sprzedaży i wykorzystania w ogóle w Outlooku. Ta część na telefon komórkowy również bardzo jest zbliżona wyglądem, czyli mamy dostęp do naszych kafelków z konkretnymi elementami systemu, mamy możliwość raportowania wykresów oraz wszystkich informacji, które są niezbędne do naszej codziennej pracy. I teraz prosi nas nasz kontrahent o wygenerowanie oferty, czy o aktualizację oferty, więc my bezpośrednio z Business Central wybieramy sobie ofertę, która nas interesowała, następnie taką ofertę edytujemy,
dodajemy obiecany rabat. Jak Państwo widzicie, tutaj suma już została przez system przeliczona, czyli system działa nam w czasie rzeczywistym. Kończymy edycję i co robimy? Wysyłamy do naszego kontrahenta za pomocą poczty e-mail. I znowu tutaj system nam generuje takiego PDF-a i do konkretnego naszego klienta daje możliwość wysłania takiej oferty. Natomiast oferty to nie wszystko. Chciałem również Państwu pokazać parę elementów związanych ze sztuczną inteligencją. System, jak Państwo widzicie, działa w wersji polskiej. Ja natomiast doinstalowałem sobie również kilka rozszerzeń. Te rozszerzenia są aktualnie jeszcze w wersji anglojęzycznej. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości zostaną one również przetłumaczone na język polski. Natomiast są na tyle ciekawe, że postanowiłem je tutaj pokazać i zaprezentować. Takim dodatkiem, który według mnie jest wart uwagi, to jest przede wszystkim możliwość prognozowania zarówno sprzedaży, jak i stanów magazynowych. I tutaj myślę nie o prognozowaniu przez osoby za pomocą Excela, tylko mam na myśli prognozowanie poprzez maszyny, poprzez sztuczną inteligencję i zaszyte tam algorytmy. Jak Państwo widzicie teraz na ekranie, system podpowiedział mi, że to nie są oczywiście ujemne stany magazynowe, to jest prognozowany stan magazynowy na konkretną datę konkretnego produktu. Więc w tym momencie system na bazie danych historycznych mojej sprzedaży, moich zakupów mówi mi: hej Kamil, jeżeli nie zamówisz zaraz tego produktu, to ten produkt po prostu ci się skończy, nie będziesz miał czego sprzedawać. I teraz bezpośrednio z tego ekranu mógłbym oczywiście złożyć takie zamówienie zakupu, natomiast przejdziemy teraz do tej części przeglądarkowej i pokażę Państwu, jak wygląda system również w przeglądarce. I teraz oczywiście każdy z użytkowników ma swój login, ma swoje hasło, może zalogować się swoim kontem personalnym do systemu. W tak zwanym międzyczasie pokażę Państwu również część Outlooka, czyli część Office 365 w wersji przeglądarkowej. Czyli nie musimy mieć, tak jak w tamtym przypadku, pierwszych scenariuszy biznesowych zainstalowanego Outlooka w wersji takiej na komputer. Możemy bezpośrednio z przeglądarki również obsługiwać te maile przychodzące, wychodzące, jak również system Business Central. Jak Państwo widzicie, ikonka oraz system kontekstowy. Teraz jeżeli przejdziemy sobie do tej części związanej z już właściwym systemem, ponownie wygląd bardzo zbliżony do wyglądu w Outlooku, wyglądu w telefonie komórkowym. I to, co chciałem Państwu pokazać, to przede wszystkim możliwość zakupu zapasów, czyli zakupu naszych towarów w momencie, gdy takie zapasy nam się kończą. I ponownie przejdziemy sobie do zakupu naszego biurka. Mamy ponownie system Power BI, czyli system raportowy, który nam wyciąga dane zarówno z systemu ERP, jak i z zewnętrznych systemów. I mamy tu nasze prognozy sprzedaży, czy w tym momencie prognozy magazynowe. Bezpośrednio stąd jestem w stanie przejść do zamówienia zakupu i od tego dostawcy, od którego kupuję te towary, mogę sobie taki towar zamówić. I co tutaj się dzieje jeszcze? Tutaj znowu sztuczna inteligencja podpowiada i pomaga mi jeszcze lepiej prowadzić biznes. I w tym momencie mówi do mnie: hej Kamil, zwykle jak kupujesz te produkty od tego konkretnego dostawcy, to kupujesz również inne produkty. I teraz, żeby zminimalizować koszty transportu, żeby zmaksymalizować ogólnie marżowość swoich produktów, czy chciałbyś dodać do tego dokumentu te konkretne produkty? Ja poprzez wybranie oczywiście i kliknięcie jednej opcji klikam, że tak, i jak widzimy na naszym zamówieniu zakupu dodały się te produkty, które są od tego konkretnego dostawcy zwykle kupowane. Dzięki temu możemy sobie zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze. Z innych takich bardzo ciekawych elementów dodatkowych, czyli z naszych rozwiązań dodatkowych, chciałbym również Państwu pokazać tak zwany Intelligent Cloud, który to znowu wyciąga nam najważniejsze informacje o naszym przedsiębiorstwie. Mamy możliwość sprawdzenia tak ad hoc, jaka jest marżowość naszych produktów, kto nam jest dłużny jakieś pieniądze, czyli kto tak naprawdę nieterminowo płaci
faktury, ile tych faktur mamy niezapłaconych i wiele, wiele więcej. System ponadto uczy się naszych zachowań, uczy się naszej współpracy z naszymi dostawcami, z naszymi klientami i z czasem będzie podpowiadał nam takie rzeczy, jak podczas składania zamówienia, że klient, nasz dostawca w tym wypadku, nie spełnia się terminowo i terminowo nam nie dostarcza naszych produktów. Klient znowu spóźnia się z płatnościami. I tak dalej, i tak dalej. Takich przykładów można mnożyć. Na sam koniec chciałbym Państwu gwoli takiego podsumowania, takie trzy elementy, które chciałbym, żeby Państwo zapamiętali z tej dzisiejszej mojej części. Przede wszystkim jest to jedno narzędzie, które adresuje nam wszystkie najważniejsze procesy przedsiębiorstwa, gdzie możemy bezpośrednio z jednego miejsca zarządzać całym naszym biznesem. Po drugie, jest to narzędzie, które jest wieloplatformowe. Mamy możliwość wykorzystywania go bezpośrednio z systemu Outlook, bezpośrednio w terenie z telefonów komórkowych, ze smartfonów oraz stacjonarnie z komputera, czyli z dowolnej przeglądarki internetowej. Oraz trzecia rzecz, czyli bogaty system, ekosystem partnerski, bogaty ekosystem rozwiązań branżowych, które adresują niestandardowe potrzeby i niestandardowe procesy każdego przedsiębiorstwa. Bardzo chciałem Państwu na koniec serdecznie podziękować za udział w dzisiejszym webinarze. Mam nadzieję, że przybliżyliśmy wspólnie z kolegami wcześniej nowe rozwiązanie Business Central. Zachęcam również Państwa do kontaktu z naszymi specjalistami, z Markiem oraz z Marcinem i życzę Państwu miłego dnia. Dziękuję i do usłyszenia.